Teraz. Irene, I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter, except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him behind my eyelids each time I shut my eyes. I can't take any more. I can't hold him back. Forgive me. That accursed gallery. Those accursed paintings. That accursed Sarah. Masz coś może jeszcze do dodania? Nie bardzo. Jest i ta. Co to jest? Wieloryb i dorsz. Albo krótka historia Darkwatera. Autorstwa Erwana Greenmouta. Księżyc... Nie, książka jest poświęcona chwalebnej przeszłości wyspy. Księżyc. I could use one of those. Znalazłem te tabletki na scenę w domu Sandersów, przypisane Francisowi czy Irene Sanders. An old diary. W tej części szerzej opisana jest społeczność wielebnego wykłuda. Jego żona wyraża swoje obawy związane z dziwnymi snami, jakie członkowie kongregacji mają od czasu przybycia na wyspę. Niektórzy z jej mężem łącznie opowiadają o wizjach boskiego posłańca. Kobieta boi się, że społeczność podzieli los zaginionego plemienia. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Drogi Francisie, błagam cię, abyś porzucił wszelkie nadzieje, że kiedykolwiek stanie się posiadaczem tego przeklętego obrazu. Jeżeli nasza przyjaźń jest coś dla ciebie znaczy, proszę, abyś oszczędził mi poczucie winy. Nie mogę stać się architektem twojego upadku. Błagam cię, mój przyjacielu, abyś zapomniał o tłaczu. Oddana przyjaciółka Sarah Hawkins. A strange Amerindian pendant. Stary amulet prawdopodobnie pochodzenia indyjskiego. Ciekawe, do czego służył. Okultyzm. Wskazówki. Ponownej analizie informacji, których udzielił Francis Sanders i wdowa po nim, możliwa jest rekonstrukcja wydarzeń wiodących do umieszczenia Sandersa na oddziale zamkniętym. Wszystko wskazuje na to, że Sanders i Sarah Hawkins łączyła bliska zażyłość, co wiąże się co najmniej z jego zainteresowaniem jej pracą artystyczną, ale bardziej prawdopodobne jest, że ci dwoje się przyjaźnili. Świadczą o tym kolejne odmowy Sary Hawkins w sprzedaży obrazu noszącego tytuł Tułacz. Wbrew wszystkim oczekiwaniom, malarka oddała obraz za darmo. Uczucia, jakie Irene Sanders nadal żywi wobec Sary Hawkins, wynikają wyraźnie z jej przekonania o odpowiedzialności twórcy za swoje dzieło. Sanders popadł w szaleństwo wkrótce po tym, jak wszedł w posiadanie obrazu. Nagranie dźwiękowe, ok. Mamy tu jeszcze to. Studencka praca w formie książkowej, chociaż zawarty w niej
Przestrzeżenia są trafne, widoczny jest brak doświadczenia autora. Postawione pytania pozwalają jednak wyobrazić sobie nowe sposoby poznawania ludzkiej anatomii. Medycyna. Chcesz przeczytać książkę? Przeczytam. Swoista encyklopedia nieznanych i monstrualnych stworzeń. Zaczynam wierzyć, że one naprawdę istnieją. To wpłynie na twoje losy. Sprawdź dziennik. Pierce. Poczytalność. Maleus Bestiarum. Przeszukując zbiory bezimiennej księgarni, Pierce natrafił na stary traktat zatytułowany Maleus Bestiarum. W bestiariuszu znajdował się wykaz rozmaitych istot pochodzących ze świata okultyzmu lub z równoległych wymiarów. Ze względu na charakter zawartej tu wiedzy jest to dzieło uznawane za bezbożne. Czytając tę książkę, Pierce utracił cząstkę poczytalności. Kultyzm. O, tułacz. Tułacz pochodzi z mrocznego wymiaru, gdzie jest mało żywności, przez co stwór nieustannie głoduje. Dlatego chętnie odwiedza inne wymiary, aby żerować na jego mieszkańcach. Nie dopuść do naruszenia osłon swojego wymiaru, inaczej możesz przyciągnąć tego śmiertelnie niebezpiecznego potwora. Jeśli tylko na niego spojrzysz, ten zakorzeni się w twym wymiarze i rozszarpie cię szponami na drobne kawałki. Fragment. Ludzie będą czerpać wiedzę z pism podyktowanych mi przez wielkich przedwiecznych oraz z innych tomów. Wizje, które mnie nawiedzają, szepczą imiona i malują sylwetki mistycznych stworów. Wkrótce Malus Monstrum urośnie do rangi najważniejszego dzieła anatomii oraz zjawisk kosmicznych i międzywymiarowych. Ta księga najbardziej bezbożna wśród wszystkich przeklętych ksiąg będzie ostatnią barierą między ludźmi a żądnymi krwidrapieżnikami, którzy czyhają w równoległych wymiarach. Wiedza. No to już wiemy. Dobra. Klucz. Klucz do galerii Sandersa. A ty coś nam powiesz? That's twice you've stepped on my toes, detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? No, muszę zweryfikować obrazy dla kupującego. Kolejny obraz autorstwa Sary Hawkins. Nie jestem tutaj, by stworzyć ci problemy. To nie twój interes. I have a well-off client in Boston who heard about the death of Francis Sanders and wanted me to size up his estate before making an offer to his widow. Nice story, bad lie. Learn how to dupe, detective. But as long as you keep out of my way, you're free to carry on with your visit. A ty co tutaj robisz? Pani Sanders zna twoje prawdziwe imię. There's more than that, Miss Baker. So people have been talking behind my back. I was almost beginning to like you, Mr. Pierce. But it stays cat for you. You knew the Sanders? Irene is a friend of mine. And you? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Już?
Myślałem, że... Not now, sweetheart. I'd like to read this without some snoop looking over my shoulder. W porządku. To już nic. These artifacts date from pre-Columbian times. Czy to nie jest ten sztylet z książki? Zresztą jest duży sztylet. Tylko tyle. Coś czuję, że coś będzie chciało nas tutaj zeżreć. The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. Why was he so interested in old weapons? No i mamy obraz. What the hell was that? Pierce, dwa punkty. Umiejętności, dobra, ekwipunek, klucz, wiedza. Swoista encyklopedia stworzeń. Hmm.
Damn. Did it hear that? Maybe I can use this dagger. Chyba mnie zażre. Mordę. Chyba mnie zażarł. What the hell was that? Gdzieś pewnie była wskazówka, która mówiła, który to sztylet jest potrzebny. Damn! Maybe I can use this dagger. Nie tam. What the hell was that? Wydawało mi się, że on powinien być jakiś taki... Kurwa, może się ten... Down. Maybe I can use this dagger. Kurwa. Biegnij, biegnij, Pierce. Też nie to. Damn it! This dagger didn't work. This dagger looks different. Ucieczka. To ten. Zostaw. You sure you won't be needing that hand? You're losing it, Detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Obraz został przyklęty. Ja po prostu za dużo wypiłem. Zaatakował mnie potwór. I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. Nic nie słyszałeś, widziałeś o potworze? Musiałeś zauważyć stan mojego ramienia. You knew! You knew about the beast. What are you talking about? Think yourself lucky that I saved your hand.
even if it was to save my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. Nie mówisz mi to całkowicie za darmo? It's not your style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Now go see your antique seller. I still got things to settle with Irene. Rodził się bezimienna księgarnia. Okazało się, że tułacz to nie byle obraz stary Hawkins. Wyszedł z niego wielki stwór, atakując Pierce'a. Po trudnej walce detektyw zdołał odesłać potwora z powrotem do obrazu. Później odkrył, że sztylet, za pomocą którego przegnał stwora, został sprzedany Sandersowi przez człowieka nazywającego się Algernon Drake, właściciela bezimiennej księgarni. Pierce postanowił odwiedzić to miejsce. Where is the bookseller? No dobra, na tą chwilę zakończymy tą przygodę i następne odcinki będą już niebawem. Dzięki, że oglądaliście. Do zobaczenia. Hej.